No i siema, tu wasz ulubiony youtuber od tego, co gadam, że Apex nie żyje. No bo nie żyje, dzisiaj tak oficjalnie już można powiedzieć. Coś, co zwestowałem od półtora roku, no ale dobra, o tym za chwilę. Czemu w ogóle Apex umiera? Bo ciągle się mnie pytacie o tym na streamach. No właśnie, na streamach. Ostatnio streamujemy na Twitchu, jak chcesz wygrywać 1000 monet Apex, to wejdź teraz i zafollowuj mnie na Twitchu, bo oglądając mnie zbierasz punkty na to, żeby wziąć udział w losowaniu. Zacznijmy od pierwszej kwestii. Battle Royale umiera jako gatunek. No ile można? Od 5 lat cały czas było wałkowane to, że każda gra musi mieć Battle Royale albo bardzo podobny do tego tryb. Mieliśmy Fortnite'a, mieliśmy PUBG'a, mieliśmy Warzone'a, Apex'a, było bardzo dużo takich tytułów na rynku, no i po czasie się każdemu to nudzi. Fortnite też już od jakichś kilkunastu miesięcy nie ma najlepszych wyników, ale jednak ludzie do tego Fortnite'a wracają. Teraz premiera oczywiście miał Warzone 2, on sobie bardzo dobrze radzi, no ale trzeba po prostu powiedzieć wprost, że Battle Royale umierają, bo po prostu każdemu już się ten tryb znudził. Nie ma alternatywy, studia, jak widać, nie miały ochoty inwestować w nic innego, tylko iść w sprawdzone produkty i rynek najwidoczniej zweryfikował to, że jednak to się każdemu znudziło. No ale to swoją drogą. Skupmy się bardziej na Apexie, a dokładnie jeśli chodzi o content. A raczej jego brak. Nie wiem, czy zauważyliście, nie trzeba raczej być Sherlockiem, ale praktycznie zawsze dostajemy odgrzewane kotlety, jeśli chodzi o content. Nie ma trybów nowych, jedynie pojawiła się kontrola i ten drugi tryb, którego już nazwę nie pamiętam, ale taki wiecie, to się każdy strzelał z każdym i tak dalej, który był nawet fajny. Ale tak na stałe żaden tryb nie trafił. Były areny, super! No były super, no potem stały się strasznie nudne, bo tak naprawdę wystarczyłoby dodać parę rzeczy do elementów gameplayu i areny by miały więcej sensu. Nie wiem, czy komukolwiek poza tymi trzema osobami, które grają areny, trzeba to tłumaczyć. Po prostu stały się nudne. Były limitowane tryby, ale one były tylko na eventy. No i to był wielki event, to był content. Jeśli to nazywamy contentem, że wraca tryb, który powraca po raz piąty czy dziesiąty, no to nie mówimy tutaj o żadnej innowacyjności. Tego contentu po prostu nie było. Jeśli są eventy, to są to eventy kolekcjonerskie, czyli trzeba wydać po prostu pieniądze na to, żeby były skiny. I to jest wszystko, i to jest cały event. Nie było żadnej w ogóle możliwości challenge'owania tego, żeby dostać kilka jakichś na przykład fajnych skinów. Okej, były jakieś zawsze darmowe gdzieś tam w tym pasku progresu, ale to było dosłownie wszystko. No i jeśli tak eventy miały wyglądać, no to no, raczej każdemu zaczęło to się nudzić, co każdy gadał na streamach, chociażby gdzieś tam w Polsce czy za granicą. Brak słuchania community. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam wrażenie, jakby trochę Respawn nie słuchał graczy. Ostatnio dostali nagrodę swoją drogą za najlepszy kontakt z community. Możecie o tym przeczytać na naszej nowej stronie internetowej misiekon.pl, gdzie pojawiają się newsy ze streamingu, gamingu i innych takich rzeczy. A tak serio, polecam naprawdę stronkę, bo włożyliśmy w nią serducho, więc dodajcie sobie do ulubionych i zaglądajcie tam często. Niedługo ogłosimy konkurs właśnie na stronie, gdzie będzie można wygrać parę rzeczy. Wracając. Ostatnio ludzie narzekają, że strasznie dużo jest padowców. Co to oznacza? Jeśli chodzi o proscenę, to na początku Apexa, zazwyczaj jeśli chodzi o graczy, którzy grali na kontrolerach, to był, nie wiem, jakaś 1/6, może 1/5 całego community. Aktualnie to jest pół na pół, czyli jest 50% padowców, to oznacza, że wiele prosów zaczęło grać na padzie. Czemu? Bo po prostu pady są aktualnie lepsze w Apexie, mają większe aim assist i niestety tutaj ten balans się zrobił taki dosyć dziwny. I żeby nie było, że hejtuję kontrolery, bo zawsze uważałem, że granie na kontrolerze jest trudniejsze niż na myszce i klawiaturze, ale o czymś to świadczy, że pady są zbyt mocne, chyba, tak mi się zdaje. Nie wiem, to jest akurat dosyć kontrowersyjne, no ale jeśli chodzi o inne rzeczy, umówmy się, Apex ma dużo błędów. No i właśnie, my jako gracze zgłaszamy od dawna, że są problemy z optymalizacją, z audio i z największą zmorą, czyli serwerami. Tak, kochani. Zacznijmy może od tych serwerów. Nie wiem, czy były kiedykolwiek naprawione, jeśli chodzi tutaj o serwery, czyli po prostu już nazywajmy ogólnikowo, że połączenie z grą. Zawsze ono było niestabilne, nie było sezonu, żeby po prostu coś nie crashowało każdemu i nie wywalało z serwerów. Na start gry, okej, można to zrozumieć, wywalało i to dosyć często, potem zostało to poprawione, ale za każdym razem były jakieś problemy. Na przykład w tamtym roku przez 2 tygodnie nie mogłem grać w Apexa i robić kontentu, bo po prostu nie działał Apex. Mi, przynajmniej mi, ale też wielu innym graczom. I tak się dzieje co sezon, bo co chwilę dostaję od was informacje, że no siema misiekon, bo mam taki problem, bo mi nie działa Apex. A co się dzieje? No mam dobry internet, w każdej grze mi działa, ale nie w Apexie. I dosłownie jest tak co każdy sezon. Akurat ja miałem takie szczęście, nieszczęście, że w tamtym roku tak miałem przez te 2 tygodnie, ale zauważyłem, że co każdą aktualizację ktoś ma takie problemy. To nie świadczy dobrze o grze, jeśli cały czas ktoś ma, nie wiem, giga problemy i nie może grać w ten tytuł. Idąc dalej, optymalizacja. Co
sezon każdy gdzieś tam narzeka, że tu mu nie działa Apex, tu na konsoli mu zacina, tu coś się jeszcze innego dzieje. Dosłownie nie ma sezonu, żeby ktoś nie narzekał na optymalizację gry. I nie chodzi o to, że tutaj hejtuję, no bo to nie jest jakieś, nie wiem, giga łatwe, żeby zrobić dobrze działającą grę. Ale dosłownie Apex jest jedną z najlepiej zarabiających gier w branży, rozumiecie to? Można tutaj sypnąć pieniądze nie na kolejny rekolor skinów, tylko na poprawienie produktu, na które ludzie wydają pieniądze. A tak się nie dzieje. No i audio chyba moje ulubione. Ja na szczęście aż takich problemów nie mam, ale wiem, że wielu z was po prostu narzeka, że nie słyszy kroków. Dosłownie czasem Octane może przebiec wam na waszej głowie i wy tego nawet nie usłyszycie. Takie jest właśnie audio w Apexie, więc błędów jest pełno, ale tutaj w porównaniu do innych gier to uważam, że jest po prostu tego wylęgarnia. Idąc dalej, aktualizacje. To trochę też zahacza o content, ale trzeba podkreślić jedno. Porównując z innymi grami, śmiesznie rzadko pojawiały się update'y. Jak w ciągu tygodnia kolejny update się pojawił, to naprawdę było święto. Ludzie narzekali często, że były te update'y słabe, bo aktualizacje wprowadzały mało contentu, no i właśnie to były też jakieś collection eventy i to jest wszystko. W ciągu pierwszego roku dostaliśmy dosłownie dwie mapy, cztery nowe postacie, no i też zmiany na mapach i może jakieś tam dwie bronie. I to było wszystko. Ja długo dawałem szansę Apexowi, że to się może zmienić, że tego kontentu oczywiście będzie więcej, ale porównując naprawdę z innymi grami, to było takie trochę łudzenie się, że będzie tutaj lepiej. I na początku to mogło działać, bo nawet marketingowo dobrze się Apex trzymał. Mało tego, ten kontent też był na tyle ciekawy, że te aktualizacje naprawdę potrafiły nas nahypować, ale każdy potem po prostu powtarzał to samo, że no fajnie, nowy sezon, będzie nowa postać, no może coś tam na mapie się zmieni. Chociaż nawet ostatnio to i się nie zmieniało, o broniach nowych nie wspominając. Czyli można powiedzieć, że były aktualizacje, które nie aktualizowały dosłownie nic. Więc gracze się po prostu wkurzyli i przestali grać. Ja tylko przypomnę, że na sierpień czy tam wrzesień miała być wielka akcja, że ludzie mieli po prostu odejść od Apexa w ramach takiej solidarności, żeby twórcy się wzięli za tę grę. Obstawiam, że akcja została też jakoś ujarzmiona, żeby nie rozprzestrzeniała się dalej, ale to tylko moja teoria. Jak on mówisz tak, że Apex umiera, bo na streamach masz 5 widzów. Zgadza się. Ostatnio mam naprawdę mało ludzi na streamach. Mieliśmy po 100, 200 ludzi na streamach, kiedy dosłownie się nic nie działo w Apexie. Ja wystarczyło, że tylko odpalę streama i to było tyle, co ja muszę zrobić. I nie chodzi o to, że tutaj się przechwalam w jakikolwiek sposób, ale chodzi o coś innego. Misieku, musiałeś się skończyć po prostu. Jesteś nudny. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że jestem nudny, ale myślę, że na Twitchu czy w ogóle gdzieś tam w tym świecie streamingu jest o wiele więcej mniej ciekawych osób niż ja. Nie mówię, że jestem jakiś giga ciekawy, ale jestem zajebisty, wiem. To jednak jest tyle przykładów ludzi nudnych jak flaki z olejem, a mają jednak po 500, 1000, 2000 widzów, a dosłownie nic nie robią na streamach, poza tym, że oglądają jakiś content i robią od czasu do czasu jakąś reakcję. Więc nie, to nie o mnie chodzi akurat w tym przypadku, bo dosłownie cały czas przed tym wielkim kryzysem 10 sezonu nasza liczba widzów oscylowała między 60 a 200 osób. I to tak na lajcie. Nie mówiąc już o eventach, gdzie dobijaliśmy do 400 czy 500. Ja wiem, że Maciuś12.pl musi się dowartościować, ale dosłownie wiele dzisiejszych ludzi ma przeżarte po prostu mózgi, TikTokiem i literalnie nie potrafią robić nic innego poza scrollowaniem. Na przykład łatwo wejść jest na mojego YouTube'a i zobaczyć moje popularne filmy. Co prawda Apex nie robi jakichś kolosalnych wyświetleń, gdzie tutaj może 60 tysięcy wyświetleń to jest topka, jakie można zrobić na Apexie. Wiele filmów też na jakimś, nie wiem, Minecrafcie czy CS-ie robiło dosłownie setki tysięcy wyświetleń i to nie była dla mnie jakaś wielka liczba. Autentycznie, mój kanał w historii zdech 5 razy i za każdym jebanym razem wstawał jak Feniks z popiołów. Więc spokojnie, nie martwcie się, że ja tutaj umarłem, bo ja naprawdę lubię YouTube'a jako hobby, czy nawet takie hobby, na którym mogę zarabiać, ale spokojnie, ja się na tym znam. Ja wiem, że dzisiaj influencerzy u was się zmieniają co 5 minut, bo tak was Chińczycy sterują na tym TikToku, żeby wam podsyłać kolejny content, ale spokojnie, ja sobie w życiu poradzę. Jakby dosłownie pracuję w mediach i wiem, co powinienem robić. Wracając, od ponad roku mówię o stanie Apexa, że ta gra ma potencjał, wskazuje błędy, jakie popełniają twórcy i nie przywalam się do tego, żeby dobić tę grę. Jakbym nie lubił Apexa, to bym po prostu dosłownie nagrywał Fortnite'a i miał 10 razy tyle, autentycznie. To jest aż tak proste, jestem jedynym twórcą z Apexa w Polsce na YouTubie. Ludzi boli, prawda, i że jak na 200 odcinków zrobię 5 filmów o podobnej tematyce, to jest już zaraz zersańsko, że mnie dupa boli czy coś, no. Każdy polski streamer mówił od półtorej roku, że ta gra umiera, dosłownie. To serio koniec, który no zwiastowałem już dawno temu i nie trzeba było być geniuszem, żeby to przewidzieć.
No chyba, że to jest dla kogoś za trudne, no to współczuję. Na ten moment ten sezon jest najgorszym. Poprzedni był bardzo zły, 13 był no tragiczny, ale przynajmniej jeszcze ludzie grali. Opcje są dwie. Ta gra zostanie dobita, albo ta gra na chwilę będzie miała takie podrygi jeszcze życia, bo przyjdzie kolejny sezon, może jeszcze w międzyczasie zostanie tutaj dodany ten collection event w połowie sezonu. Ale scenariusz jest prawdopodobny w tej formie, że następny sezon będzie obfity w content, i krótkoterminowo aktualizacje będą na tyle w miarę duże, żeby na chwilę graczy zatrzymać przy sobie. Ale niestety, mleko się już rozlało i wątpię, że Apex w jakikolwiek sposób będzie mógł sobie odbudować reputację. Jedynie może nas ratować to, że wiemy, że od jakiegoś czasu twórcy pracują nad tak zwanym Apex 2, czyli być może to będzie kampania Apexa. No i do tego trzeba powiedzieć o tym, że jeszcze jest ten serial, który już być może jest w produkcji. Za dużo nie wiemy, bo ostatnio Respawn jakoś się zbytnio nie chwali tym tytułem, ale te dwie rzeczy mogą być taką ostatnią deską ratunku na to, żeby Apex został zreanimowany.